Gangnam Style zakazany. Prezydent prosi o cierpliwość. Korea Południowa, nowe zakazy w siłowniach. Nie będzie szybkiej muzyki i pryszniców. Wielu bywalców siłowni potrzebuje dobrej melodii, aby przebrnąć przez trening, ale w Korei Południowej właśnie ograniczono możliwości wyboru muzyki do ćwiczeń na mocy nowych przepisów dotyczących COVID-19. W siłowniach nie będzie już odtwarzanych hit Gangnam Style, bo jest zbyt szybki. To, zdaniem władz, zapobiegnie za szybkiemu oddychaniu. W klubach fitness zakazano też korzystać z pryszniców i wprowadzono limit osób przy stołach tenisowych. Do standardowych ograniczeń, takich jak dystans społeczny i ograniczenia w podróżowaniu, południowo-koreańskie władze dodały wymóg, by siłownie nie odtwarzały muzyki w tempie większym niż 120 uderzeń na minutę podczas ćwiczeń grupowych, takich jak aerobik i spinning, czyli ćwiczenia na rowerze stacjonarnym. Przedstawiciele służby zdrowia twierdzą, że środek ten ma na celu zapobieganie zbyt szybkiemu oddychaniu czy rozpryskiwaniu potu na innych ludzi. Jednocześnie uniknie się konieczności całkowitego zamknięcia siłowni i sal gimnastycznych, jak to miało miejsce podczas poprzednich fal epidemii koronawirusa, informuje Reuters. Opozycja: te przepisy są bez sensu. Przepisy ograniczają również prędkość na bieżni do maksymalnie 6 km na godzinę, zakazują korzystania z pryszniców na siłowniach i ograniczają mecze tenisa stołowego do 2 osób na stół. Część opozycyjnych deputowanych nazwała nowe przepisy nonsensownymi, a właściciele siłowni uważają, że są one mało skuteczne i niemożliwe do utrzymania. Reguła 120 uderzeń na minutę oznacza, że wciąż można słuchać Eye of the Tiger, zespołu Survivor lub najnowszych hitów k-popowej grupy BTS, takich jak Dynamite i Butter. Zakazany będzie m.in. Gangnam Style południowo-koreańskiego piosenkarza Psy, utwór, który stał się hitem na całym świecie. Dla jednego z właścicieli siłowni w północnym Seulu puszczanie klientom rano szybkich, energicznych piosenek bardzo popularnego K-popu było czymś oczywistym. Miało poprawić ogólny nastrój w klubie i rozweselić ćwiczących. Moim największym pytaniem jest to, czy odtwarzanie muzyki klasycznej czy piosenek zespołu BTS ma udowodniony wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa. Poza tym w dzisiejszych czasach wiele osób używa własnych słuchawek i urządzeń przenośnych i jak kontrolować ich playlisty, zastanawia się Kang Hyunku. Prezydent: myślę z ciężkim sercem o firmach. Proszę o więcej cierpliwości. Prezydent Korea Południowa Moon Jae-in powiedział w poniedziałek, że z ciężkim sercem myśli o właścicielach małych i średnich firm, innych osobach obciążonych przepisami. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko z przykrością po raz kolejny poprosić obywateli o nieco więcej cierpliwości, powiedział podczas specjalnego spotkania w sprawie COVID-19. Rząd wprowadził najwyższy poziom zasad dystansu społecznego w Seulu i sąsiednich regionach począwszy od poniedziałku, ponieważ kraj walczy z najgorszą dotąd epidemią COVID-19.